Dzień dobry, dzisiaj goście XPL w niedzielę, Kinga Kochaniewicz. Dzień dobry. Kingo, znamy się, więc pozwolę sobie mówić na ty. Jasne, cześć Jacek, miło Cię widzieć. Cześć Kingo, Ciebie również. Dużo czasu upłynęło, odkąd widzieliśmy się tak na żywo, no ale zawsze jest okazja. Teraz tak, do rzeczy. Pracujesz w alternatywnej szkole podstawowej. Co to znaczy? Na czym polega ta alternatywa? Gdybyś mogła opowiedzieć, jak wygląda Twoja praca. Więc tak, jakby nasza szkoła nazywa się alternatywna, ale dążymy do tego, żeby to, co robimy, było tak naprawdę powrotem do normalności, czyli do tego, żeby traktować dziecko jako człowieka, któremu towarzyszymy w tym rozwoju. I ta nasza alternatywność to jest tak naprawdę podążanie za dzieckiem, szacunek, empatia i wszystkie wartości, którymi żyjemy, rozmawianie, dialog, mediacje, pracowanie projektami, wdrażanie dziecka do samodzielności, do brania odpowiedzialności za też proces edukacyjny, który jest, no i tak, no tak w takim największym skrócie to po prostu tworzymy szkołę, która jakby jest skoncentrowana wokół dziecka, a nie wokół jakiegoś tylko i wyłącznie systemu. No, brzmi to nieźle, ta wasza wizja i misja i no, te wartości, które gdzieś tam są u was w szkole, ale jak to wygląda w praktyce? Znaczy dziecko decyduje, że dzisiaj chciałbym się pouczyć o paprotnikach albo chciałbym ci pójść na lodowisko, mimo że jest czerwiec? Czy jak to wygląda? No nie do końca tak to wygląda. Oczywiście funkcjonujemy w jakichś ramach i jesteśmy ciągle w procesie, ponieważ szkoła alternatywna, mimo że istnieje już 30 lat, to tak naprawdę dyrekcja zmieniła się 2 lata temu. No i od tego momentu też jakby jest taki trochę nowy początek i pójście w kierunku tej alternatywności rozumianej właśnie w kontekście zmiany systemu, w jakim funkcjonujemy, a nie tylko jakby mniejszych klas i większej ilości języków. Mhm. Więc oczywiście jakby mamy... To też jest mniejsze klasy tak, i ilość języków. Mhm. Okej. Okay. Tak, tego... Ja jestem w klasie pierwszej i mam 9 osób w klasie, więc no to rzeczywiście nie jest jakaś wysoka ilość uczniów. No więc jakby... Każdy z nas jako nauczyciel trochę decyduje jakby o tym, jak będzie przebiegał ten proces dydaktyczny. My tutaj w naszym środowisku klas 1 do 3 żyjemy w takiej społeczności i ustalamy jakby z tygodnia na tydzień, pracujemy w takich cyklach tygodniowych, co będziemy robić. Czy to będzie realizacja jakiegoś projektu na przykład dużego, czy cyklu na przykład Antarktyda, albo emocje, albo Europa i wtedy całe treści edukacyjne kręcą się wokół tego z podziałem na mniejsze grupy, ale niekoniecznie jakby klasowe, tylko bardziej kompetencyjno jakby no, pasujące do siebie, też jakby znając dzieci wiemy, kto ma takie cechy przywódcze, kto na przykład potrafi zaopiekować się grupą, a kto na przykład bardziej zwraca uwagę, żeby nie było konfliktu, więc tak to staramy się dzielić dzieci, żeby ta praca przebiegała jakby harmonijnie. No, są też takie okresy, kiedy pracujemy na przykład, nie wiem, przez 1,5 godziny pracujemy nad jakimś zagadnieniem, później robimy dłuższą przerwę, później na przykład część osób chce pisać, chce czytać, z częścią na przykład robimy jakieś rzeczy plastyczne. Więc jakby dzieci decydują w pewnym aspekcie, ale nie jest tak, że mają jakby zupełną dowolność, bo to mamy do czynienia, wiesz, u mnie z dziećmi 6-7-letnimi, no to jakby pozwolimy robić wszystko, to nie wiedzą, co zrobić. Więc to jest takie jakby stopniowe uczenie brania odpowiedzialności, a nie rzucenie na głęboką wodę. Więc jakby my jesteśmy w tym procesie, tworzymy przestrzeń i warunki, a dzieci jakby mogą wchodzić w to i jakby rozwijać się też we własnym tempie. Więc te treści, które też robimy, oczywiście realizujemy, to nie jest tak, że każdy robi to samo, tylko na przykład ktoś, kto świetnie czyta, nie potrzebuje przerabiać elementarza, prawda? Więc on robi inne rzeczy, albo na przykład idzie na zajęcia do 3 klasy z matematyki, bo jest na przykład na tak wysokim poziomie. A ktoś, kto potrzebuje więcej czasu, ma ten czas. Ktoś, kto woli to robić w sposób plastyczny, może wykonywać rzeczy bardziej plastycznie, ktoś woli pisać literki, ktoś lubi z podręcznikiem, a ktoś na przykład woli karty pracy, więc to jakby realizujemy program, który jest do zrobienia, realizujemy podstawę programową, ale w taki sposób dostosowany do dziecka, bym powiedziała, no i też pasujący do naszych osobowości, do tego, co my lubimy, jacy my jesteśmy, żeby tutaj nie udawać jakiegoś nauczyciela, nie wiadomo kogo, tylko żeby po prostu być autentycznym w tym wszystkim. No, brzmi bardzo sensownie, szczególnie ten projekt dotyczący tygodnia związanego z Arktyką, nie, co to było? Antarktyda, tak? To wtedy mój pomysł z lodowiskiem i używami jak najbardziej może się wpisać w taki. Chodziliśmy na lodowisko, rzeczywiście w poniedziałek chodziliśmy na lodowisko, więc byliśmy na lodowisku, były gry i zabawy. W międzyczasie realizowaliśmy książkę Anaruk, chłopiec z Grenlandii. W tym czasie pakowaliśmy się na wyprawę, sprawdzaliśmy, co się przyda na Antarktydzie, co nie. Spakowaliśmy 2 plecaki, dzieci musiały na przykład wszystko wypakować i określić, co jest przydatne, co nie i dlaczego. Mhm. Niektóre rzeczy ich na przykład zaskoczyły.
Oprócz tego robiliśmy plakaty, prezentacje, labbooki, więc wszystko było, nie wiem, poznawaliśmy zwierzęta, rysowaliśmy je, robiliśmy kukiełki z tych zwierzątek, odgrywaliśmy jakieś przedstawienia. Oczywiście też po angielsku poznawaliśmy części ciała pingwina, robiliśmy labbooki, więc to wiele rzeczy się działo w trakcie tego jednego projektu. A propos tego Anaruka, to ja w ogóle czytałem, że tam dużo nieścisłości, to wcale nie jest tak, tak jak tak. Nas uczono w szkole dawno, dawno temu, ale zostawmy też Anaruka. O tym rozmawialiśmy. Tak? O, super. Tak. Czyli widzę, że to jest taka nauka poprzez działanie, poprzez też przeżywanie, ale cały czas jest podstawa programowa, są pewne wymagania, które muszą być. One są w dobrej formie, takiej dostosowanej, tak? Tak jak powiedziałaś, że dziecko, które już dobrze czyta, nie będzie cały czas czekało, aż cała reszta i słuchało tylko, prawda, dukania, że tak powiem, tylko też może robić coś innego i to wykorzystuje czas maksymalnie. Myślę, że tak. Jakby tutaj też ta nasza szkoła to jest taka dosyć rodzinna atmosfera i też mamy możliwość rzeczywiście zmieniania się. Jakby ja mogę się dogadać z nauczycielką na przykład z trzeciej klasy, że rzeczywiście kiedy ona realizuje jakieś takie rzeczy matematyczne i wtedy umówić się i faktycznie posłać tam jakieś dziecko albo no po prostu też jakoś się wymieniać na przykład klasami. W zeszłym roku na przykład było tak, że mimo że jestem w pierwszej klasie głównie, to każdy wtorek miałam cały dzień zajęć z trzecią klasą. Żeby też dzieci się przyzwyczaiły do innych osób, do innych sposobów działania, nie tylko z jedną osobą, bo mamy też różne zasoby, różne umiejętności i myślę, że to jest fajne, że mogliśmy się dzielić. Jakby nauczycielka z trzeciej klasy przychodziła do mnie, robiła z nimi takie różne rzeczy plastyczne, masy, wzmacniające motorykę małą, a ja wtedy chodziłam do trzeciej klasy, robiliśmy różne takie jednodniowe projekty, szybkie czytanie, techniki pamięciowe, jakieś takie rozwijanie kreatywnego myślenia. Jesteście w jakimś procesie? Więc myślę, tak, że dążycie do tego, żeby nie było ocen, nie było zadań domowych, podręczników chyba też, tak? Jak to wygląda? Wiesz co, jeżeli chodzi o zadania domowe, to też coś, co już się zadziało, bo to jest jakby najprostsze, to łatwo jest od tego zacząć, że jakby nie zadajemy zadań domowych z tego względu, że jesteśmy w stanie to zrobić w szkole, to nie jest jakby problem. A chcielibyśmy, żeby dzieci po południu mogły realizować jakieś inne swoje pasje, spędzać czas z rodziną, więc to jest jakby proste do zrobienia. Oceny jakby u nas w 1 do 3 też są bardzo proste do wyeliminowania, ponieważ mamy ocenę opisową, prawda? Więc jakby staramy się tutaj nawet nie używać takiego oceniającego języka, czy na przykład raczej nie mówimy, że ktoś duka albo po prostu jest słaby z czegoś, albo coś jest brzydkie albo ładne. No wiesz, my sobie tutaj możemy tak może pozwolić, a do dzieci tak raczej nie mówimy, tylko zwracamy uwagę na to, co jest wykonane konkretnie. Jakby jest ocena związana z tym, co że dziecko rzeczywiście zrobiło nazwanie czegoś konkretnie, zwrócenie uwagi, co jest dobrze, co wymaga jeszcze pracy, ale też zauważenie wysiłku i zwrócenie uwagi na to, jakie dziecko ma możliwości w tym momencie. Czyli nie ocenianie, ale docenienie. Ocenianie nie, ale docenianie kogoś na przykład. Tak, tak. No i no, nawet takich piecząteczek, jakichś uśmieszków, serduszek też nie stosujemy. Jakby chcielibyśmy, i to jest takim naszym marzeniem, żeby dzieci jakby chciały się uczyć, żeby nie zabić tej jakiejś ich ciekawości poznawczej, bo one naprawdę chcą, one są ciekawe świata. I wydaje mi się, że u nas wystarczy to podtrzymać, troszeczkę podsycić, a nie zabić jakimiś po prostu naszymi oczekiwaniami i to, co nam się wydaje, że w tym momencie dziecko powinno zrobić i powinno być w jakimś etapie. No na przykład ostatnio zapytałam chłopca, który uczy się czytać, co w zeszłym tygodniu zrobił z czytania. On mówi, że może nic nie zrobił, nic nie ćwiczył. Ja mówię, a biegałeś po podwórku? Byłeś na słońcu? On mówi tak. Ja mówię, no to widzisz, to też jest coś, co sprawia, że będziesz za chwilę lepiej czytał, ponieważ twój mózg jest dotleniony. I wszystkie struktury jakby tutaj lepiej zaczną funkcjonować. On taki się wie, naprawdę? To, że biegałem, to sprawi, że będę lepiej czytał? Mówię, tak, oczywiście, to jest wszystko ważne, więc tutaj zwracamy uwagę, żeby dziecko nie wchodziło w taki schemat jakiś, że czytanie to jest tylko właśnie, kiedy siedzę z książką, ale mózg się rozwija cały czas i to, co robimy, jakby przez cały czas wpływa na wszystkie procesy poznawcze. Dobrze, to ja otworzę okno, żeby być bardziej dotlenionym i nie gadać takich głupot jak czasami. Dobrze, powiedz mi, bo był też taki projekt, bo mówiłaś o projektach, że działacie często tak, dzięki projektom, w którym pewna uczennica napisała list do pani burmistrz. To było wszystko jakoś ustalone wcześniej? Jak to wyglądało z tym listem do pani burmistrz? Tak, strasznie fajny był ten projekt. Bardzo. To właśnie był ten dzień, kiedy pracowałam z trzecią klasą i zrobiliśmy sobie taki projekt, że ja im wcześniej przygotowałam koperty z imionami, nazwiskami osób, które rzeczywiście jakby są związane z Cieszynem, pełnią jakieś funkcje. Opisałam, co ta osoba robi, no i każdy wylosował się kogoś, nie? Więc mieliśmy też oczywiście panią burmistrz i tak dalej i nie wiem, dyrektora COK-u, no różne postacie, które są po prostu jakby rozpoznawalne w Cieszynie. No i zwołaliśmy konferencję prasową, żeby zastanowić się, jakie są problemy w Cieszynie.
I każdy miał jakby wysuwać takie jakieś propozycje, które są związane jakoś z jego postacią, z jego obszarem. No i wyłoniło nam się 10 takich obszarów, no i przez głosowanie wybraliśmy, że zajmiemy się wandalizmem. No i później rozmawialiśmy, jak tę kwestię można rozwiązać, jakby można było pomóc, co jest realne do zrobienia, ile by co kosztowało na przykład, kto by się miał tym zająć. No i po burzliwej dyskusji stwierdziliśmy, że najbardziej realne jest postawienie takich jakby budek kredowych, żeby można było sobie pisać, po nich zmywać, że to może po prostu uchroni przed wandalizmem i na przykład takim niszczeniem mienia, napisami jakimiś obraźliwymi, czy niszczeniem budynków, elewacji. No i na zakończenie tego projektu każdy mógł wybrać formę, w jakiej on podsumuje. Były 3 propozycje, albo napisanie właśnie listu do pani burmistrz, albo stworzenie mapy myśli podsumowującej jakby całe to nasze działanie, albo wykonanie projektu takiej budki. Największe dzieci poszło w mapy myśli i projekty budek, a jedna dziewczyna, no myślę, że tutaj mogę powiedzieć, że to była Lenka, bo tutaj już jej imię padło w innych mediach. Lenka stwierdziła, że napisze list do pani burmistrz i napisała go w ogóle na takiej czarnej kartce ołówkiem, że trzeba było postarać się, żeby go przeczytać. Zaadresowałyśmy kopertę i zakleiłyśmy. No i powiem szczerze, że ja tego listu nie czytałam. Nie wiedziałam, co ona tam napisała. Nie było wiadomo, co tam jest napisane. Nie, to było... Znaczy, znam Lękę, więc jakby wiedziałam, że tam nie będzie nic obraźliwego, ani nic takiego jakiegoś niestosownego, więc stwierdziłam, okej, piszemy, zaklejasz, to jest twoja korespondencja, jak nie chcę, żeby mi przeczytała, no to ja nie mam do tego prawa, żeby czytać twoją korespondencję. Tak, tajemnica korespondencji o tym mówi. Mhm. Oczywiście, że tak. No więc wieczorem zadzwoniła do mnie mama od Lęki, pytając, czy ja czytałam ten list. Ja mówię, no nie. No i w takim razie powstało pytanie, czy wysłać. Ja mówię, no wiesz, no ja bym wysłała po prostu, nie? Znamy Lękę. Co złego może się stać? Liczyłam na to, że pani burmistrz odpowie albo jakoś się stosunkuje. No liczyłam na to, że coś się jednak fajnego z tego wydarzy. No ale nie spodziewałam się takiej akcji, jaka powstała, że Lenka została zaproszona do pani burmistrz, że rozmawiały na ten temat. No po prostu to była strasznie fajna lekcja takiej uczenia się postawy obywatelskiej, tego, czy mamy na coś wpływ, co się dzieje, czy nie. No i oczywiście jakby wynik był tego, że pracowaliśmy wspólnie, chociaż tutaj oczywiście odwaga Lenki i jej taka determinacja i samodzielność no, są nie do przecenienia, ale to bardzo był radosny moment, kiedy okazało się, że coś z tego faktycznie może wyniknąć. Dzieciaki w ogóle były w szoku. Że aktywność procentuje i coś się dzieje w związku z tym, prawda? Że nie tylko dokładnie tak, który nie ma odpowiedzi, tylko naprawdę jest odpowiedź i dzięki temu można przekuć naszą aktywność w jakieś konkretne inne jeszcze działania i doprowadzić do końca jakiegoś projektu, przedsięwzięcia, pomysłu. Super. A powiedz mi, twoje dzieci uczą się też w tej szkole alternatywnej? No nie uczą się. Chociaż przyznam szczerze, że zastanawialiśmy się nad tym, znaczy nad starszymi nie, bo nasi synowie mają 14-11 lat, no to oni już, no już są duzi. Jak ja zaczęłam pracę w alternatywnej, to już byli zupełnie w innej szkole. No ale nasza Hanka teraz zaczyna pierwszą klasę. I zastanawialiśmy się, gdzie? Mhm. Zastanawialiśmy się nad alternatywną, ale w końcu zdecydowaliśmy się, że pójdzie tam, gdzie chłopcy, czyli do szkoły w Czeskim Cieszynie. Do szkoły czyli z polskim językiem nauczania. Ty mieszkasz i pracujesz w Polsce, że tak powiem, a po drugiej stronie dzieci się uczą, tak? Twoje. Po drugiej stronie jest mój mąż, który tam pracuje i dzieci, które się tam uczą. Więc jesteśmy tak po dwóch stronach, nasz dom jest po dwóch stronach Olzy, że tak powiem. Jak Polacy na Zaolziu, jak szkoła na Zaolziu funkcjonuje? Jesteś zadowolona z tego, tej decyzji? No skoro posłałaś Hanie, to znaczy chyba, że tak. Nasza przygoda z Zaolziem zaczęła się tak dosyć śmiesznie, bo gdzieś tam w aptece moja koleżanka usłyszała, że fajne przedszkole na Moskiewskiej. Więc tak poszliśmy, zapisaliśmy pierwsze dziecko, jakoś tak nie wiedzieliśmy, co z tego do końca wyniknie. Chociaż mi tak jakoś ciągnęło, bo ja mam, cała moja rodzina pochodzi z Czech, jakby, znaczy to są Polacy mieszkający po czeskiej stronie w tym momencie, ale więc jakoś tak mnie trochę ciągnęło, a z drugiej strony tak trochę miałam tą granicę cały czas w sobie, tak, że przychodzę, tak jest obco i jakoś tak dziwnie, że ja nie rozumiem do końca, co oni mówią, mimo że ten język taki podobny i tak nie czułam się zbyt komfortowo, ale jak Tymek zaczął chodzić, nasz najstarszy syn, do przedszkola, jak poznaliśmy to środowisko, jak zaczęliśmy tam działać, funkcjonować, no to się okazało, że to naprawdę taki nasz drugi dom i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jakby to nie jest szkoła alternatywna, to jest szkoła, jaką my znamy jeszcze z naszych lat dziecięcych, że tak powiem, ale jest dużo, dużo plusów, no a dla nas najważniejsze właśnie było to kwestia języka, ponieważ tam język czeski nie jest językiem obcym, tylko jest normalnie prowadzony tak jak język polski, równolegle. No i to, żeby dzieciaki nasze na przykład już nie miały takiej granicy, takiego jakiegoś strachu przed obcym i jakichś takich oporów przekraczając Olzę. No i faktycznie nie mają. Czyli to było u podstaw, żeby
granice wykluczyć jakoś tak z naszego myślenia, tak? Z naszego mózgu, że tak. Tak, z jednej strony, żeby wykluczyć granice z myślenia, a z drugiej strony, żeby poszerzyć po prostu tą, te możliwości jakby znajomości, podróżowania, kształcenia się, bo jeżeli oni mówią dobrze po czesku, to jakby tak naprawdę czują się dobrze po obydwu stronach, mówią dobrze po polsku i po czesku, nie ma to żadnego znaczenia dla nich. Ja uważam, że w ogóle w szkołach powinniśmy po tej polskiej stronie wprowadzić czeski jako dodatkowy, tak dla chętnych, fakultatywnie, bo no, tak dziwnie, że prawda. Nie mamy tego czeskiego. Mhm. A powiedz powiem ci szczerze, że ja sama przez 3 lata chodziłam na czeski, bo stwierdziłam, że jak później dojdzie do pomocy w zadaniach domowych, to nie dam rady. No i byłam w szoku, jak mało wiem po czesku, mieszkając tutaj całe życie. No i teraz mamy taką sytuację, naukę zdalną, że tak powiem, i pewnie i wy w alternatywnej szkole uczycie się zdalnie, a też twoje dzieci jakoś też muszą się kontaktować pewnie z nauczycielem po tej czeskiej stronie, po tej drugiej stronie Olzy. No tak, no jakby my tutaj w alternatywnej uczymy się zdalnie, jakby mamy dużo lekcji online, jakby z takich zwykłych. Ja pracuję, ja już mam pierwszą klasę, oni tak, im trudno wysiedzieć na tym Zoomie przez parę godzin, więc staramy się ich tak jakoś strasznie nie męczyć. Ja im zadaję na Padlecie jakby codziennie zadanie do wykonania. Oprócz tego spotykamy się 2 razy w tygodniu tak ogólnie. Do tego jest muzyka, plastyka. Spotykamy się też indywidualnie albo w małych grupach na czytanie. No i mamy sobie babskie nasze spotkania, ponieważ dziewczyny są w mniejszości w alternatywnej, więc spotykamy się w piątki bez chłopaków. No więc takie mamy nasze spotkanie, a nasi chłopacy ze szkoły pracują głównie na Classroomie. Mhm. Jakby mają tam zadawane treści przez wszystkich nauczycieli, tylko że u nich Classroom już jakby w sumie od 5 klasy pracują na nim regularnie, nawet bez pandemii, więc nie było to dla nich jakieś zaskakujące, nowe, dziwne. Tak dosyć fajnie to funkcjonuje. Jeszcze zapytam o patriotyzm Polaków na Zaolziu, bo słyszałem, że chyba szkoła bardzo dobrze i kultywuje te wszystkie nasze tradycje i chyba czasami więcej jest takiego patriotyzmu po tamtej stronie niż u nas. Nie wiem, jak to wygląda. Takie miałam odczucie, jak tam się znaleźliśmy, że ta polskość jest jakaś taka, nie wiem jak to określić, nie chciałabym użyć słowa ładniejsza, ale inne w tym momencie nie przychodzi mi do słowy, taka jest poruszająca i głęboka, wiesz, jakby tam, jak zapytasz tych ludzi, którzy jakby z nami są w szkole, to oni są Polakami, mimo że mieszkają w Czechach, prawda, więc przez to, że zostali jakby w jakiś sposób odizolowani. Historycznie, zupełnie niezależnie od siebie. Dokładnie, to wiesz, jak zawsze mniejszość po prostu bardzo się wspiera, prawda? I mają tam takie bardzo fajne i tradycje, które u nas jakby są groteskowe troszeczkę, albo jakieś tam dziwne i sztywne. U nich to jest takie normalne. Jakby życzę, żeby to trwało jak najdłużej, chociaż biorąc pod uwagę, że już 100 lat są w Czechach, myślę, że te wpływy czeskie będą coraz silniejsze i nie wiem, czy któregoś dnia po prostu to się nie zatraci, ale naprawdę póki jest, to jest to piękne, wzruszające i bardzo takie, no, czuję się tą wspólnotę i tą polskość. Bardzo to jest fajne. Kingo, na zakończenie zapytam Cię, bo oprócz tego, że można Was odwiedzić, to znaczy w alternatywnej szkole, tak, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak pracuje ta szkoła, już jest znana chyba od 30 lat, tak, w Cieszynie, bo to jest, prawda, to można Was odwiedzić, można przyjść, zobaczyć, spotkać się, porozmawiać z nauczycielami, z dyrekcją. Jesteście otwarci, czy nie, czy pozamykani absolutnie? Oczywiście. Zapraszamy nie tylko rodziców pierwszoklasistów, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak pracujemy, porozmawiać czy z nami nauczycielami, czy z panią dyrektor. Myślę, że tutaj mogę powiedzieć, będzie otwarta na to, bo jesteśmy zawsze otwarci na rozmowy i widzimy po prostu i po rodzicach, i po dzieciakach, które do nas przychodzą, że to naprawdę jakby jest coś niesamowitego, że mogą zostać wysłuchani i zobaczyć i doświadczyć czegoś innego, więc zapraszamy serdecznie. I to nie tylko 1-3, ale też 1-8, że tak powiem, tak? Bo macie na każdym poziomie w szkole podstawowej klasę. Dobrze, zapytam Cię ostatnią rzecz. Co Ciebie, tak w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych, po prostu takich związanych z prywatnością też, co Ciebie napędza, co Ciebie inspiruje, co daje Ci siłę? Komu lub w co wierzysz, że to wszystko... To jest ciekawe pytanie, ponieważ często ludzie mi mówią, że mam dużo takiej energii, jakiegoś tam uśmiechu. Tak. My się nie widzieliśmy, proszę Państwa, z Kingą, no nie kłamiąc tutaj chyba za 20 lat może, albo 15, może gdzieś tam tak na ulicy przez chwilę, ale widzę, że cały czas promieniesz taką energią i takim optymizmem. Skąd ty to wszystko bierzesz właśnie? No właśnie to chyba, to nie jest tak, że ja się z tym urodziłam, powiem szczerze. Jakby mam pewne cechy charakteru, które pewnie mnie predysponują, ale wydaje mi się, że coś, co tak najbardziej sprawia, że mam siłę do życia, do wstania, do tego, żeby się uśmiechać cały czas i naprawdę jakby
angażować się w różne kwestie, to jest to, że wiem, że to jakby nie wszystko ode mnie zależy. Że to nie jest tak, że ja jestem sprawczynią swojego życia i tutaj to, co mam, jest wypracowane tylko przeze mnie, ale wierzę, że po prostu jakby czuwa nad tym wszystkim po prostu Bóg i daje mi on. On mi daje siłę codziennie rano na nowo i pełne swojej łaski i miłości. Jakby jak się otrzymuje tyle, to jakby nie sposób tego nie dawać dalej, więc jakoś tak naturalnie tak to wychodzi. Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy się widzieć nie tylko przez Zooma, ale wakacje będą służyć nam spotkaniom po prostu i wrócimy trochę do normalności. No dziękuję właśnie, jakieś spotkanie klasowe musimy zorganizować w takim właśnie, razie. Właśnie, spotkanie klasowe w takim razie do organizacji. Pozdrawiamy wszystkich z naszej klasy i życzymy dobrego tygodnia, dobrej niedzieli. Dziękuję Ci, Kingo, za rozmowę. Kinga Kochaniewicz była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.